Okej, okay, kolejne zadanie przed nami, zadanie 22. Mamy trójkąty prostokątne, które są do siebie podobne. Trzy prostokątne trójkąta T1 mają długości 5 i 12, natomiast przeciwprostokątna trójkąta T2 ma długość 26. Czyli mamy trójkąt T1, który ma długość 5 i 12. Z Pitagorasa, jak sobie przeliczymy, to ta przeciwprostokątna będzie miała długość 13. 5 kwadrat plus 12 kwadrat to x kwadrat. 25 plus 144 x kwadrat to jest 169, czyli x 13. No i teraz co jeszcze wiemy? Wiemy, że jeżeli mamy trójkąt 2, to przeciwprostokątna ma długość 26. Czyli w tym momencie, jak sobie policzymy, skoro są podobne, skala podobieństwa 26 trzynastych to jest 2. Czyli każdy bok będzie tutaj miał długość 2 razy większą, czyli tu będzie 10, a tu będzie 24. No i tutaj mamy kąty proste. Pole trójkąta P2 w takim razie 10 razy 24 przez 2. Czyli 10, to mi się skróci z dwójką, 5 razy 24 to jest nic innego jak 120. I to jest nasz gotowy wynik. To jest jeden ze sposobów rozwiązania tego zadania. Drugi sposób to policzenie pola trójkąta pierwszego, czyli 5 razy 12 przez 2. I to nam daje 30. I teraz, jeżeli mamy skalę podobieństwa, to wiemy, że P T2 do P T1 to jest K do kwadratu. Czyli w tym momencie pole trójkąta drugiego to jest K kwadrat razy pole trójkąta pierwszego. Skoro skala podobieństwa wynosi 2, to pole trójkąta drugiego to jest 2 do kwadratu razy 30, czyli 4 razy 30. Wracamy do tego samego, czyli do 120.